Anna Stańczak, zapraszam na rozmowę Echo 24. O wyzwaniach, jakie stoją przed Lwówkiem Śląskich, planach na przyszłość oraz inwestycjach i nadchodzących wydarzeniach porozmawiamy dzisiaj z burmistrzem Dawidem Kobiałką. Dzień dobry. Dzień dobry, witam uprzejmie wszystkich oglądających i panią redaktor. Może zanim przejdziemy do tych wydarzeń, do tych inwestycji, to podsumujmy sobie taką dość krótką jak na razie, bo to 2 miesiące, mam rację, 2 miesiące urzędowania jako burmistrz Lwówka Śląskiego. Jak pan podsumuje ten czas? Tak, jest to takie mini podsumowanie. Minęły 2 miesiące. Mogę powiedzieć na razie tyle, że układamy wszystko według planu. Są drobne zmiany personalne wynikające z tego, że część pracowników zrezygnowała z pracy lub przechodzi na emeryturę. Nie były to zwolnienia, tak jak obiecaliśmy w kampanii. Nie robiliśmy żadnej rewolucji w gminie. Przyszliśmy tam po to, żeby wprowadzić konkretne zmiany, a nie po to, żeby właśnie robić czystki czy rewolucje. To taka aktualizacja, jeśli chodzi o pracowników. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje, to kontynuujemy te inwestycje, które zostały rozpoczęte przez naszych poprzedników, czyli już niedługo otwieramy mini skatepark, który został rozpoczęty przez moją szanowną poprzedniczkę. Oczywiście chcemy zrealizować również budowę stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego. Podkreślam to, ponieważ w ostatnich 2 miesiącach odbyliśmy spotkania z przedstawicielami sportu, żeby jak najszybciej zmienić ten projekt, żeby dostosować go do potrzeb wszystkich sportowców. I tak się udało, że dzisiaj, kiedy rozmawiamy, otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, więc będziemy mogli zrealizować go w tym zakresie, który w przeciągu 2 miesięcy udało się wraz z Dzielnym Wydziałem Inwestycji oraz sportowcami z Lwówka Śląskiego przerobić projekt i zrobić ten już zaktualizowany, większy, nowszy. Tutaj mówi pan o tym stadionie, którego budowa wzbudzała takie kontrowersje, jeżeli chodzi o wycinkę drzew? Tak, oczywiście, no tak się złożyło, że te drzewa zostały już wycięte, było ich kilkadziesiąt. Ja złożyłem obietnicę, że na własnym terenie, czyli na terenie gminnym, którym zarządzam, na terenie wszystkich mieszkańców, którym ja zarządzam, będziemy starali się tych drzew oszczędzać jak najwięcej, nie robić takich już wycinek w przyszłości, ale jeśli ktoś z Państwa chciałby wyciąć drzewo na swoim terenie, to jako burmistrz oczywiście będziemy w tym pomagać, bo uważam, że każdy powinien sam zarządzać swoją własnością. Okej. To w takim razie jakie są najważniejsze priorytety dla Lwówka Śląskiego na najbliższe lata? Na najbliższe lata, to dość szeroko mogę odpowiedzieć. To do końca roku możemy. Najpierw do końca roku. Kontynuujemy budżet naszych poprzedników. Zrealizowaliśmy jedyną obietnicę wyborczą, jaką złożyliśmy na 2024 rok, czyli budowa szatni w Zbylutowie, ponieważ obiecaliśmy, że w tym roku uda nam się to zrobić, więc z pierwszych pieniędzy, jakimi ja mogłem zarządzać, poprosiłem panią skarbnik, żeby wpisać do budżetu szatnię w Zbylutowie i do końca roku planujemy rozpocząć jej budowę. A dodatkowo no, takie drobne rzeczy, które są też na wsiach, jak toaleta w Radomiowicach. Chcemy, żeby wszystkie wsie miały takie same szanse, a była to jedna wieś, która tej toalety jeszcze nie miała. Chcemy doprowadzić do rozpoczęcia już budowy świetlicy domu wiejskiego w Żerkowicach, ponieważ też to jest wieś, która tego nie ma, co mają inne wsie, czyli chodzi o dom ludowy, dom świetlicę wieńską czy przystań izerską. I to są priorytety, które teraz jeszcze mamy, to oczywiście nasze lwowieckie lata gotowe, domyślam się, że zaraz porozmawiamy do tego oczywiście. Tematu wrócimy. Oraz komunikacja, jest to ogromny problem, ponieważ został zlikwidowany ostatni autobus z Lwówka Śląskiego do Wrocławia i odbyliśmy wraz z radnym Koblakiem, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, spotkanie z prezesem PKS Bolesławiec z prośbą, żeby autobusy, które jadą z Lwówka do Bolesławca, zatrzymywały się również pod PKP w Bolesławcu, po to, żeby mieszkańcy Lwówka mogli przesiąść się bezpiecznie na pociąg i tak naprawdę razem z przesiadką czas dojazdu ze Lwówka do Wrocławia z przesiadką w Bolesławcu jest praktycznie taki sam, a może nawet kilka minut krótszy niż bezpośredni autobus ze Lwówka do Wrocławia. No niestety z racji finansów nie jesteśmy w stanie dopłacić do takiej trasy Lwówek-Wrocław, żeby dojeżdżał tam autobus bezpośrednio ze Lwówka. Zlikwidowany był autobus, nie wiem na jak długo, czyli rozumiem, że Lwówek był przez pewien czas wykluczony komunikacyjnie? Tak, to odbyło się w tym roku mniej więcej w marcu, z racji, że
ruszyła linia ze Świeradowa do Wrocławia, gdzie można było przejechać pociągiem. Prywatny przedsiębiorca z racji braku opłacalności zrezygnował z linii autobusowej Świeradów, Lwówek, Wrocław. Więc Lwówek częściowo ucierpiał na tym, że ta kolej w Lwówku nie powstała, a powstała kolej w Świeradowie. Więc dlatego zależy nam na tym, żeby mieszkańcy mogli dojechać do Urzędu Wojewódzkiego, do lekarza, ogólnie do stolicy województwa, przecież każdy, chociaż mniej więcej raz w roku zdarza mu się przyjechać do Wrocławia, piękne miasto, więc... Zapraszamy jak najbardziej. Kiedy to zostanie uruchomione? Kiedy mieszkańcy mogą na to liczyć? Od 1 września już te autobusy będą zatrzymywały się na PKP w Bolesławcu, a od nowego roku, to na razie taka wstępna rozmowa z PKS-em Bolesławiec, autobusy z Lwówka do Bolesławca będą dostosowane do odjazdów pociągów Bolesławiec-Wrocław, więc będzie to, mam nadzieję, tak zrobione. I jeszcze jeden przedsiębiorca prywatny, właśnie ten, który wycofał się z trasy Lwówek-Wrocław, wstępnie informował, że rozważa również trasę Lwówek-Bolesławiec, więc będziemy mieli więcej połączeń z takim dużym miastem, który jest koło nas, czyli Bolesławcem. Jasne. To jakie jeszcze macie plany na inwestycje, które tak poprawią jakość życia mieszkańców? Oprócz tego, no bo to jednak bardzo też poprawi. Chcemy zadbać też o turystykę. To jest też jeden z naszych punktów, które mieliśmy w naszym programie. My wraz z wiceburmistrzem Fławką jesteśmy członkami Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego, więc nasi koledzy ze stowarzyszenia naciskają na pewne rzeczy, żeby je zrobić. Oczywiście my jako członkowie też staramy się jak najszybciej pewne rzeczy wprowadzić, chociaż nie wszystko się da, ale już wystąpiliśmy o zgodę na wejście do Baszty Lubańskiej. Następnie postaramy się o to samo w Baszcie Bolesławieckiej. Chcemy, żeby to było na początku dostępne dla mieszkańców, a potem oczywiście biletowane dla turystów. Na to lato agatowe będzie otwarty loch pod Basztą Bolesławiecką, więc będzie można nieodpłatnie zobaczyć na razie loch, no na tyle niestety pozwala nam prawo, a mam nadzieję, że na przyszłe lato agatowe będzie już można wejść do dwóch naszych wież. Pozostałe dwie, które są, czyli Czarna Wieża jest w rękach prywatnych i też jeszcze jest potrzebnych wiele remontów, żeby móc tam wpuszczać turystów czy mieszkańców, a Wieża Ratuszowa to jest też taki nasz ambitny plan na to, żeby w przyszłości była otwarta, ale ona też wymaga generalnego remontu. Wspomniał już Pan tutaj dwa razy o lecie agatowym, no to powiedzmy, co to jest za impreza? Jak 25 lata agatowe, jubileuszowe, tak się szczęśliwie złożyło, że akurat 3 miesiące po tym, jak objąłem stanowisko burmistrza, rozpocznie się nasze Dni Miasta, Lwóweckie Lato Agatowe. W tym roku gwiazdy, które wystąpią, będzie to Kleo w piątek. W sobotę jest taki wieczór z coverami, czyli na przykład covery zespołu Roxette, zespół Roxen i również covery Boniem, a w niedzielę zespół Daj to głośniej, czyli hit Mama Ostrzegała. Myślę, że każdy zna. Polskich wesel chociażby. Ale oprócz koncertów tak naprawdę i mieszkańcy, i turyści mogą liczyć na szerszy zakres tutaj atrakcji, prawda? Oczywiście. Przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim zapraszamy na coroczną wystawę minerałów, giełdę. Będzie można zarówno zakupić te minerały, w szczególności agaty, jak i obejrzeć coroczną wystawę. Myślę, że jest to taka gratka dla osób zainteresowanych kamieniami, a również i biżuterią. Myślę, że każda z Pań znajdzie coś dla siebie. Również Panią redaktor zapraszamy do Wkaśląskiego. No, ja też pomyślę, że, czy nie odwiedzić w końcu, bo... Dużo ma Pani biżuterię, więc na pewno może to Panią interesować. Tak jest, lubię. Z córką bardzo, bardzo lubimy kamienie. Dlaczego warto? Poza tym, że oczywiście będą piękne kamienie i fajne koncerty, dlaczego taki zwykły turysta, który nie interesuje się na przykład biżuterią, dlaczego miałby odwiedzić ten Lwówek Śląski? Ale poza latem agatowym? Nie, no w lato agatowe. Lato agatowe, oczywiście. No, myślę, że ta impreza już jest dość znana na całym Dolnym Śląsku, a również w Polsce dla osób zainteresowanych minerałami, ale oczywiście również dla naszych sąsiadów, bo przyjeżdża bardzo dużo osób z powiatu lubeckiego, również z powiatu bolesławieckiego. Oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy. Jest to okazja do dobrej zabawy, a przy okazji do poszerzenia wiedzy z zakresu minerałów i kamieni. Myślę, że również to, że dostaliśmy jakieś nagrodzenie jako największa atrakcja turystyczna przez Dolnośląską Organizację Turystyczną. Jesteśmy teraz w takim jubileuszowym wydaniu jako jedna z tych atrakcji, która co roku zostaje nagrodzona. Więc no, skoro od tylu lat mamy tylu gości, bo jesteśmy jedną z największych imprez na Dolnym Śląsku, to świadczy o tym, że tego Lwówka warto przyjechać, a przede wszystkim dlatego, że mieszkańcy Lwówka są zawsze gościnni i zawsze miło witamy i turystów, i przede wszystkim sąsiednich mieszkańców. To prawda, ale skoro już Pan zapytał sam, dlaczego warto do tego Lwówka Śląskiego przyjechać poza latem agatowym, w takim razie dlaczego warto przyjechać do Lwówka? Co on ma do zaoferowania turystom?
Oczywiście mamy zabytki, jest to miasto zabytkowe, średniowieczne, więc warto oczywiście odwiedzić zarówno ratusz, mamy zabytkowe mury obronne, mamy zabytkowe kościoły, także jest to miejsce, do którego każdy, kto jest zainteresowany turystyką czy historią, znajdzie coś dla siebie. Dbamy o to właśnie, żeby ta placówka muzealna, która jest obecnie, została w przyszłości rozbudowana do pełnoprawnego muzeum, ale oczywiście nie jest to coś, co trwa 2 miesiące, potrzebujemy więcej czasu, dlatego właśnie też ściągamy obecnie eksponaty z Niemiec. Jest to 5000 eksponatów związanych z regionem lwóweckim, obecnym terenem mniej więcej powiatu lwóweckiego, we współpracy wraz ze starostwem powiatowym i liceum w Gryfowie. Staramy się, żeby te rzeczy trafiły do naszego powiatu. Są to eksponaty, które Niemcy po II wojnie światowej zabierali ze sobą i zrobili takie muzeum właśnie tego regionu lwóweckiego pod Hanowerem. No i z racji wieku ci Państwo obecnie, znaczy obecnie już kilkanaście lat to trwa, ale staramy się teraz doprowadzić to do końca. Już zanim jeszcze zostałem burmistrzem, stałem na czele tego projektu. Dzięki właśnie uprzejmości prezesa Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego zostałem do tego wybrany i tak na kanwie tych wydarzeń do tego towarzystwa później dołączyłem, więc mam nadzieję, że w lipcu podpiszemy umowę, a we wrześniu będą te eksponaty już w Polsce. Czyli we wrześniu już będziemy mogli zwiedzić to muzeum? O, oczywiście to jeszcze będzie długa droga, zanim te eksponaty, najpierw musimy te eksponaty ściągnąć, a dopiero po ściągnięciu musimy jeszcze z innego projektu, staramy się o gabloty, więc muszą być gabloty, musi być muzeum, więc no to na pewno nie ten rok. Mam nadzieję, że przyszły, ale to również bardziej takie moje pozytywne myślenie. Jasne. W jaki sposób mieszkańcy mogą zgłaszać swoje takie pomysły i problemy właśnie dotyczące takiego codziennego funkcjonowania miasta i rozwoju? Myślę, że zrobiliśmy ruch, którego nie zrobiło wielu burmistrzów w Polsce, ale udostępniłem prywatny swój numer telefonu i często mieszkańcy dzwonią do mnie, nawet są czasami zaskoczeni, że od razu po drugiej stronie odbieram ja, więc część mieszkańców zgłasza nam przez bezpośrednio. Bezpośrednio rozmawia ze mną. Część mieszkańców podczas spotkań, bo już udało nam się odbyć jedno spotkanie z mieszkańcami. W tym tygodniu planujemy zrobić jeszcze live'a, żeby również mieszkańcy mieli z nami bezpośredni kontakt. Zarówno mówię o sobie, o moim zastępcy Aleksandrze Fławce, jak i zarówno Stowarzyszenie po stronie mieszkańców, jak i naszych radnych, którzy też startowali z naszego komitetu po stronie mieszkańców. Więc staramy się bardzo o to, żeby to był ten bezpośredni kontakt. Chcemy, żeby również w punkcie informacji turystycznej, no myślę, że od września uda się otworzyć taki punkt, w którym będzie można zgłaszać pomysły mieszkańców bezpośrednio do swojego radnego i otrzymać również numer do tego radnego, żeby sprawdzić, jak ten radny załatwił daną sprawę lub gdzie ją dalej przekazał. Więc stawiamy przede wszystkim na kontakt bezpośredni, ale mieszkańcy również chyba, myślę, że znają mnie z tego, że jestem z nimi na Facebooku i tam się z nimi komunikuję, gdzie często mnie odpisują, a ja im. Dostępny. Skoro odbyło się już jedno takie spotkanie, jakie są wnioski po nim? Czy naprawdę zostało coś zgłoszone, które w najbliższym czasie zostanie, nie wiem, jakiś problem do rozwiązania? Oczywiście mieszkańcy zgłaszają nam od najdrobniejszych rzeczy po dużo większe. Jedna z pań zgłosiła na przykład to, że nie ma w tym roku kurtyny wodnej, ale oczywiście tak się akurat złożyło, że 2 dni wcześniej udało mi się rozmawiać z peresem powójka, więc ta kurtyna w Olówku stanie, ale są też większe sprawy, jak na przykład chodnik wzdłuż drogi 297 na przykład do Mojesza, czy chodnik przy basenie lubeckim. Są to sprawy, które mieszkańcy nam zgłaszają, a my później jedno pismo już nawet dzisiaj wysłaliśmy już do DSDiK związane z tymi pomysłami, które mieszkańcy nam zgłosili, ale myślę, że samo to, że na to spotkanie przychodzi kilkadziesiąt osób, no trudno mi powiedzieć ile, czy tam było osób 60-70, bo zabrakło nam miejsc już siedzących, więc niestety część osób musiała stać, za co bardzo przepraszamy, ale to świadczy. Ale to dobry znak. Tak, to dobry znak, że na naszych wydarzeniach najczęściej brakuje nam miejsc siedzących, a to tylko świadczy o tym, że mieszkańcy potrzebują tego kontaktu, no i na pewno też tak jak my, jak nasi radni, jak my jako rządzący burmistrzowie twierdzimy, że miasto wymaga wielu zmian. No i po to tam poszliśmy. Nie poszliśmy tam siedzieć, poszliśmy tam działać i dlatego już czasami zdarza mi się wrócić z pracy o 22, 23 i jest to dla mnie naprawdę ogromna radość, bo mój brat zawsze mawiał jako trener, że jego praca jest jego hobby, więc nigdy nie chodzi do pracy, tylko zawsze się realizuje swoje hobby po prostu. I ja mimo, że wykonywałem zawody, które były więcej płatne niż bycie burmistrzem gminy, to aktualnie jest to pierwsza w życiu praca, w której faktycznie cieszę się, że do niej idę codziennie i sprawia mi ogromną radość. Wspomniał Pan tutaj, że miasto wymaga wielu zmian, czyli jakie wyzwania stoją teraz przed Lwówkiem Śląskim w najbliższym czasie?
Chcemy zadbać o to, żeby jak najwięcej mieszkańców meldowało się w Lwówku, że mieszkańcy wracali, a chociaż nie opuszczali tego miasta, ale no, potrzebujemy do tego przedsiębiorców. Zachęcamy wszystkie osoby, które są zainteresowane współpracą z naszą gminą. Chcemy być najbardziej proprzedsiębiorczą gminą w Polsce. To jest takie wyzwanie, przed którym miasto je. Jest to moja ambicja i mam nadzieję, że za 2-3 lata wszyscy będą znali Lwów Śląski w całej Polsce z tego, że jesteśmy za przedsiębiorcami. Ważna dla nas jest każdy przedsiębiorca, i ten mniejszy, i ten duży, dlatego że przedsiębiorstwo to praca, praca to mieszkańcy. Jeśli jest szkoła, jeśli jest przedszkole dla dzieci, jeśli jest praca, mieszkanie, to te osoby chcą się osiedlać w danym mieście. To ja tego wszystkiego Wam bardzo życzę, a naszym widzom i turystom, i mieszkańcom Lwówka Śląskiego, którzy się wybierają w najbliższy weekend na lata agatowe, ja życzę udanej zabawy. Dawid Kobiałka, burmistrz Lwówka Śląskiego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i tu jeszcze podkreślę, że jeśli chodzi o przedsiębiorców, to już od nowego roku będą u nas bardzo niskie podatki od środków transportowych. Także zachęcamy wszystkie pojazdy ciężarowe, autobusowe do kontaktu ze mną. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.